Dzień dobry kochani, witajcie w najnowszym odcinku. Słuchajcie, wielu z was zadaje takie jedno konkretne pytanie pod wszystkimi moimi filmikami. Praktycznie każdy. Jest to pytanie, myślę, top 1, jeżeli chodzi. Później jest chyba pytanie, kiedy drop antisocial, a trzecie to jest, kiedy kupić Bogo. A i czy Dope Store jest legit, to jest też pytanie top. Ale chodzi tutaj właśnie o pytanie, jak widzicie w tytule, jak zarobić na ciuchy streetwearowe, nie mając tych 18 lat. I na początku trzeba wam powiedzieć jedno. Wielu z was myli streetwear tylko z tym, co jest drogie. Więc wszystko, co jest w streetwearze, musi być drogo. No i jeżeli tak myślicie, to to jest nieprawda. Streetwear to jest po prostu typ, moda uliczna, typ ubierania się. Są to pewne kanony, w które się wpisujesz i wtedy mówimy o streetwearze. To nie chodzi o to, że nosisz Supreme, nosisz Offa i tak dalej. To jest oczywiście też streetwear, ale to nie jest tylko streetwear. Nie pokazujcie sobie w głowie napisu streetwear i miejcie go napisanego, kurczę, jak Bogo, bo to nieprawda. Więc streetwear jest po prostu ubieranie się, wpisywanie się w dany kanon. No więc jak zarabiać na ten cały streetwear? Taka moja krótka historia. Ja kiedy zaczynałem to wszystko, to było 6 ponad lat temu, 7, 8 już chyba będzie. Kiedyś to było, kurwa. No i tak jakoś nie siedziałem w tym zbytnio, miałem 3 pary butów, z tego się zrobiło to wszystko, co jest tam za mną z tyłu. No ale było cienko, nie miałem w ogóle kasy, nie miałem nic na to, nikt mi na to kasy nie dawał. Miałem 200 zł na buty na rok, dostawałem od rodziców i to było tyle. No więc trzeba było sobie jakoś radzić, no i powiem wam, jak ja sobie radziłem i jak to wy możecie sobie radzić, nie mając 18 lat, interesować się streetwearem i trochę zarabiać na tym kasy, no bo to są takie proste rzeczy, które myślę, że każdy może zrobić, kto w ogóle trochę z tym siedzi. Aha, i oczywiście, słuchajcie, sprawy podatkowe, od wszystkiego musi odprowadzić podatki i takie tam rzeczy. Natomiast tak, sposób pierwszy to renowacje. Ja od tego zaczynałem, to znaczy w Polsce zauważyłem, że wtedy nie było osoby, która by robiła renowację butów, robiłaby coś w tym stylu, no i jak widzicie, moje filmiki pierwsze skupiały się głównie na tym. To były renowacje i tak samo możecie wy kupować, jeśli macie jakieś zdolności, robić customy swoim kolegom, koleżankom. Na tym da się trochę zarobić kasy oczywiście, więc no to jest to jakiś plus. Plusem jest też to, że robisz to, co lubisz, jeżeli lubisz takie rzeczy, a to jest naprawdę łatwa rzecz, jeżeli chodzi o renowację. Gorzej, jeżeli chodzi o robienie jakichś obrazków i tak dalej, no ale to już musi mieć zdolności artystyczne i to nie zależy od ciebie. Kolejną sprawą dobrą dla osób poniżej 18 roku życia, no i tych powyżej, jest robienie proxy. Proxy szczególnie robisz z outletów, na przykład teraz macie, proszę, minus 30% w Nike dodatkowe, można jechać do swojego outletu, pokazać ludziom na przykład na grupie, co jest, wrzucić zdjęcia i na przykład wziąć za to 30 zł od pary za ogarnięcie czegoś. I to naprawdę się opłaca, na tym naprawdę można zarobić kasę, bo załóżmy 5 osób chce coś, to 5 razy 30 to już macie 150 zł i za 150 zł możecie sobie kupić koszulkę na przykład czempiona albo jakąś inną i to jest naprawdę dobry deal. Więc robienie właśnie proxy, ewentualnie ogarnianie czegoś za granicą, jak jesteście, jazdy po tych wszystkich outletach, generalnie bierzcie pod uwagę outlety. Jak proxy, no to i resell. No i tutaj idziemy na taki grząski grunt, gdzie zaraz niektórzy powiedzą, że będziemy propagować resell w tym momencie. No nie, bo resell był od zawsze, ja od zawsze to pamiętam, że ktoś kupował czasami więcej tych par, sprzedawał je, ale zazwyczaj była jedna, dwie parki, więcej ktoś dostawał i tyle. Myślę, że większym problemem w tym momencie, jeśli chodzi o resell, i to wszystko są osoby, które kupują setki par, tysiące par, przyjeżdżają wielkimi busami, wielkimi tirami, zabierają to albo po prostu mają dostęp do tego wszystkiego i myślę, że to jest większy problem niż to, że wy sobie kupicie jedną czy dwie pary więcej i sprzedacie. No, robienie resellu tutaj jest inna sprawa, to trzeba mieć trochę więcej budżetu, tak? Trzeba wiedzieć, co kupić, co będzie mniej więcej drogie. No, ale wiecie, są takie rzeczy, które zawsze są drogie, na przykład Jordany, jedynki Off-White. Możecie je sprzedać na przykład i później kupić sobie 4 pary innych butów też fajnych, albo 2 pary starszych, na przykład z Off-White'ów D10, na przykład 97, jakieś inne jeszcze, bo to akurat wam się ładnie skalkuluje, starczy wam na 2 pary. No, tutaj trzeba po prostu myśleć, ale resell to jest taki podstawowy budulec kasy, jeśli chodzi o osobę, która się interesuje streetwearem, bo to było od zawsze, że tak się po prostu robiło i jedna, dwie parki, na nich nie zbiednieje, a no można sobie przynajmniej coś dorobić, szczególnie jak nie masz 18 lat. I nie zwracajcie uwagi na osoby, które mówią, że o, jesteś młody, robisz resell i to źle. Nie, pieprzą głupoty, weźcie ich tam.
No jak już jesteśmy przy resellu, no to mamy coś takiego jak sprzedaż koszyków, no bo ja tego strasznie nie lubię, no ale skoro już jest, no to trzeba z tego korzystać, no bo to byłoby głupie, gdyby nagle wszyscy z tego korzystali, a ty nie, bo ty się unosisz honorem i ty tego nie będziesz robił. No sorry, takie realia i trzeba to robić. No więc sprzedaż koszyków na Adidasie. W tym momencie jest to dość słabe, gdyż tam nie za bardzo co dropi, chyba te Rafarele będą jutro, więc to jest jakaś okazja do sprzedaży koszyków. No możecie to robić, no w tym momencie jest to mała kasa, no ale zawsze tam jakieś 50 zł będzie, chociaż na dropie ostatnich Easy to było tak słabo, że nikt nie chciał kupować, mówię o Belugach 2.0. Kolejnym sposobem, którym powinienem w sumie powiedzieć wcześniej, jest kupowanie butów na przecenie. Ale nie chodzi tu o kupowanie butów dla siebie, chodzi tutaj o kupowanie butów na resell. Otóż często na przykład na Steel Alercie wrzucane są promki, które są naprawdę niezłymi promkami. Wiele osób robi tak i widzę to na grupkach, że po prostu wrzucamy coś na Steel Alert i później po godzinie widzimy, że ktoś to po prostu sprzedaje na grupkach na przykład stówę drożej. I najgorsze jest to, że ludzie to kupują. Więc to też jest jakiś deal, możesz sobie coś takiego ogarniać. Są to bardzo jakieś tam proste rzeczy, na przykład dzisiaj były Air Maxy 97 za 386 zł, specjal tylko na bota i ktoś już teraz je sprzedaje za 500. Kolejną sprawą jest coś takiego jak własna marka typu streetwear. To jest szczególnie modny sposób zarabiania pieniędzy i szczególnie tani sposób. Dlaczego? Dlatego, że istnieje coś takiego jak inkubator przedsiębiorczości. To jest takie miejsce, gdzie po prostu przychodzisz, on ci użycza swojej osobowości prawnej i ty nie musisz odprowadzić ZUS-u i tak dalej. Są oczywiście jakieś ograniczenia, tak? W związku z tą umową, ale oni ci udzielają tego wszystkiego i robisz to legitnie, wszystko po prostu pod nich i twoje koszulki, twoja marka, no po prostu wprowadzasz wszystkie podatki, wszystko jest git. No i te inkubatory przedsiębiorczości, idziesz sobie tam zakładasz tą swoją firmę u nich i po prostu robisz sobie koszulki, no bo to jest tak, no ja wiem, że teraz tu mi ktoś zje, że polskie marki streetwearowe to syf, no i w gruncie rzeczy będziecie mieli rację, jeżeli patrzycie tylko po tych, co są na grupkach, oczywiście nie wszystkie. No ale generalnie polskie marki często są tak, że ktoś po prostu wypuszcza 50 koszulek, później okazuje się, że to jest fajne, ludzie to kupują i potem jak dopiero mu się kasa skończy, po 3 miesiącach wypuszcza następne. Tu nie ma czegoś takiego, że mamy dropy, no ale to też jest sposób jakiegoś zarobku. Jak masz jakiś pomysł i wiesz, że ludzie to kupią, no to możesz założyć sobie taką markę i to nie jest droga rzecz. Jak już powiedziałem, wygooglujcie sobie inkubatory przedsiębiorczości, zobaczcie w swoim mieście jakiś inkubator i zwróćcie się tam, powiecie, że macie taki pomysł. No i powinniście wszystko ustalić. Oni tam za jakąś małą kasę wam po prostu to wszystkie użyczą, no i będziecie mieli łatwiej. Więc to też jest jakiś deal. Kolejna rzecz, która powinna zostać powiedziana jeszcze przy dropach, to jest to, że jeżeli na przykład jest drop na Chmielnej i wiecie, że jest stacjonarnie, możecie tam stać i po prostu potem po wyjściu ze sklepu sprzedać swoją parkę. Wiem, że dużo osób tak robi, szczególnie kiedyś to było przy Easy, gdzie po prostu brało się te numerki, ciągnęło się to i później wychodziłeś ze sklepu, ktoś od ciebie to odkupowywał. No czy to jest jakieś moralnie spoko, biorąc pod uwagę to, że zaraz by się rzucą ludzie, którzy chcą to nosić? No niekoniecznie, będziesz napiętnowany, no ale... Kasa nie śmierdzi, a jeżeli naprawdę nie masz innej opcji, no to sorry, no to musisz to robić. Kolejną rzeczą jest ogarnianie ciuchów z zagranicy. Często jest tak, że w Polsce ciuchy na przykład Supa, Palasa i tak dalej są niewspółmiernie drogie do tego, co jest za granicą. Naprawdę, ja to zauważam. Możecie kupować na przykład tańsze koszulki Supa, które wiecie, że się sprzedadzą u nas i sprzedawać je z przebitką 100 zł, 50 zł, no ale przy efekcie skali to już robi jakiś pieniądz i po prostu po sprzedaży 10 koszulek już macie 500 zł na plusie jesteście i możecie sobie kupić własną koszulkę, a naprawdę to niewiele tutaj trzeba. Ale jeżeli miałbym tutaj rozgraniczyć to, do czego potrzeba najmniej pieniędzy, albo w ogóle nie trzeba mieć żadnego wkładu własnego, załóżmy, że w ogóle nie macie nic, to jest właśnie robienie proxy z outletów, bo tam ktoś ci przesyła te pieniądze, ty je dostajesz na konto i dopiero później robisz zakup, więc ergo robisz zakup za jego pieniądze, a ty po prostu bierzesz do siebie prowizję i nic więcej, nic ci nie obchodzi. Ostatnią rzeczą, jaka jest, ja tego nie robię, ale wiem, że dużo osób to robi, to jest resell rzeczy z lumpów. Do lumpów trafiają przeróżne rzeczy, naprawdę wszystko tam trafia. I później po prostu wrzucacie sobie na te wszystkie street markety i inne grupki, ludzie to kupują. Wy to bierzecie 5 zł za kilo, oni to biorą za 50 zł za sztukę czasami. No różne są przebity, są fajne rzeczy, fajne kurtki i naprawdę niektóre markowe i to wszystko się ładnie skupia w tym samym streetwearze i to naprawdę ludziom można nieźle sprzedawać, serio. A i bonus! Słuchajcie, wiecie na czym się najlepiej robią kasę na ludziach, którzy dopiero wchodzili w streetwear? Na ciuchach Supreme, ale to nie są zwykłe ciuchy, robią się kurna na tych zwykłych hanesach, tych szmatach do podłogi, tych koszulkach. Kupowałeś taką paczkę, a potem sprzedawałeś po 100 jedną koszulkę, ludzie naprawdę brali, bo to ma małe logo Supa, nie ogarniali nic, ale brali te koszulki jak cholera i przebita była taka, że ło.
Tak samo bokserki albo skarpetki na sztuki. Serio. Dziękuję za oglądanie, moi drodzy. Jeszcze wam tylko przypomnę, że w tym momencie na Zalando Lounge są mega promocje na Steel Alercie. Mamy w tym momencie kilka postów. A propos tego, wejdźcie, bo nie będzie już po 24 godzinach. Ja właśnie zamówiłem sobie i mi przyszło coś. HiBogoHSR.pl. Dostępne na Hype Expo. Więc wbijajcie na Hype Expo i wbijajcie na Steel Alert na naszego fanpage'a. Zobaczcie, co tam dla was przygotowaliśmy. O, i to a propos ogarniania tych butów i później sprzedawania ich ewentualnie drożej. Wiem, że tak ludzie robią. Specjalnie w tym filmiku nie używałem takich ogólnych stwierdzeń, jak zarabiać kasę. Tutaj się skupiłem właśnie na tych streetwearowych rzeczach. I myślę, że to są takie podstawy. Ja przez wszystko praktycznie z tych rzeczy przechodziłem, kiedy nie mogłem inaczej zarabiać na swoje ciuchy i na swoje buty. I to naprawdę jest spoko. Naprawdę to daje czasami satysfakcję, czasami duża nauka, gdzie kupisz coś złego, coś ci nie zejdzie. No ale to się wszystkiego uczysz. I tak naprawdę jest spoko, bo robisz to, co lubisz, no i to wszystko się skupia. W szczególności polecam między innymi renowację, robienie customu, bo to mniej więcej potrafi, myślę, każdy jakoś to zrobić. Jest tyle poradników w internecie, a można naprawdę kolegom i koleżankom oferować swoje usługi naprawdę za dobry hajs i myślę, że każdy ma milion kolegów i koleżanek, którzy potrzebują pomocy. Napiszcie mi dole, proszę, jak to wy zarabiacie na swoje rzeczy od mamy. Tymczasem ja się z wami żegnam, w następnym filmiku powiem wam, jak tanio kupować rzeczy związane ze streetwearem, związane z butami, jak patrzeć na promocje, jak na to wszystko. Zapraszam do dodawania łapek w górę, jak chcecie właśnie taki film, jak już powiedziałem o tych promocjach, o tym wszystkim, jak tanio w to wchodzić, jak znajdować deale na marki, nie tylko takie jak Supreme, Palace, ale również takie marki jak na przykład Champion, jak na przykład Huff, Carhartt i różne inne. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i łapy w górę, jak się podobało, jak chcecie następny filmik, jak już wam mówiłem. No i tyle, widzimy się na Hype Expo. No.